Witajcie kochani, dzisiaj przedstawię Wam sposób, jak za darmo zdobyć kalendarz adwentowy o wartości 1600 zł. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów z mega okazjami i zaczynamy! Oto ja, Glam Paula, łowca promocji, już Wam opowiadam, w jaki sposób za darmo zdobyć fajny kalendarz adwentowy. Słuchajcie, wczoraj na kanale otwierałam przepiękny, luksusowy kalendarz adwentowy z Charlotte Tilbury i kupiłam go właśnie na stronce Cult Beauty. Tam co jakiś czas mają takie promocje, że jak wyda się 180 funtów, wiem, to jest naprawdę bardzo dużo, dostaje się za darmo taką wielką pakę z kosmetykami. W tym wypadku jest to paczka z kosmetykami najlepszymi z 2019 i tutaj mam aż 23 produkty, więc może to spokojnie posłużyć jako kalendarz adwentowy. Możemy sobie zachować jakieś opakowanie z ubiegłego roku kalendarza lub po prostu kupić takie woreczki i ładnie to pochować i mamy wtedy za friko kalendarz adwentowy, który wartość, serio, ja to wszystko policzyłam, kosztuje ponad 1600 zł. Tam na stronce jakiś kodzik trzeba wpisać, ja Wam to gdzieś tam w opisie umieszczę i uwaga, pierwszy produkt jest to kosmetyczka taka różowa, bardzo mi się podoba, uwielbiam takie kolory i myślę, że będzie idealnie sprawdzała się na wyjazdy i zmieści się tutaj naprawdę dużo rzeczy, jest ogrom miasta i lecimy dalej z kolejnymi, będziemy tutaj losować taki trochę mystery box. Ale wiecie, często kalendarze adwentowe DIY przybierają taką formę i coś, co bardzo mnie skusiło, bo oczywiście można zobaczyć na stronie, jakie produkty będą w tej torebce gratisowej, to jest paletka Huda Beauty. Czajcie, że coś takiego jest tu w gratisie. Właśnie ta paleta kosztuje na stronie 125 zł. Mamy tutaj ją w odcieniu Ruby. Bardzo, bardzo mi się podobają te kolory i bardzo, bardzo mam chętkę zrobić właśnie makijaż w takich odcieniach czerwonych, rubinowych, więc mega, naprawdę. Jak zobaczyłam, że jest Huda, no to naprawdę byłam bardzo, bardzo zainteresowana tym gratisem. I kolejna rzecz, postaram się tu wyłowić dokładnie tak, jest to tonik z Pixi. Tonik z Pixi już mi się w jakimś kalendarzu adwentowym trafił, z tym, że jakiś inny rodzaj. Tutaj mamy retinol tonik i również jest to pełnowymiarowe opakowanie. Możemy tu znaleźć próbki, jak i pełnowymiarowe. Ten tonik to koszt około 90 zł. Mamy tutaj 250 ml. Ja to przeliczam z angielskiej strony. Nie pamiętam, jak to w Sephorze kosztuje. Jest to największa pojemność i ma on nam rozjaśniać się właśnie tutaj z kwasami i tak dalej. I lecimy, kochani, z dalszymi produktami. Mam tutaj coś ofoliowanego. Nie ukrywam, że nie wszystkie produkty mi są znane i bardzo, bardzo się zaskoczyłam, gdy trafiła się tutaj świeczka. Niestety moje zaskoczenie było troszkę teraz już negatywne, jak powąchałam zapach, bo jest taki bardzo dymny. Z tego, co patrzyłam na stronie, też jest taki zapach z trawą cytrynową, więc zdecydowanie byłoby to lepsze dla mnie. Wolę jednak, gdy w tych gratisach dają kosmetyki i dają tutaj kosmetyki, jak widzicie, marek naprawdę bardzo fajnych i takich wysokopółkowych. I mamy tutaj Becca. Ja sobie zamówiłam też z tej firmy puder przy okazji tego zamówienia z kalendarzem adwentowym, a tutaj trafił mi się korektor pod oczy, więc jestem bardzo ciekawa, bo zazwyczaj używam takich, wiecie, płynnych z aplikatorem, raczej nigdy takich w słoiczku, więc na 100% sobie to wykorzystam. Wow! On mi się wydaje taki rozświetlający, więc naprawdę może być ciekawy. I to jest dla mnie bardzo fajna sprawa na przetestowanie, bo nigdy bym takiego produktu nie kupiła, zawsze mocno kryjące, a może się przekonam. Opakowanie mogłoby wyglądać na małe, ale jest to pełnowymiarowy produkt i kosztuje w przeliczeniu na złotówki 105 zł. Lecimy dalej i wyciągnęłam, uwaga, Morphe. Jest to też znana, kultowa marka i mamy tutaj rozświetlacz, czyli coś, co ja bardzo, bardzo lubię, kocham wręcz rozświetlacze i opakowanie też dosyć spore, pełnowymiarowe. Ten rozświetlacz na stronie kosztuje 70 zł. Ja mam odcień Spark, no i nie mogę się doczekać, żeby przejechać paluchem po całym tym... Wow! Rozświetlaczu, jestem zachwycona. Zobaczmy, jak będzie wyglądał na skórze. Rewelacja, ale przepięknie odbija. To są takie rozświetlacze fajne do filmów, na sesje zdjęciowe, ale ja też takie, szczerze mówiąc, noszę na co dzień. Zakochałam się w tym produkcie. Lecimy dalej i tutaj jest moja prośba, żebyście zostawili łapkę w górę. Niektórzy mówią na to żebranie. Ja o tym mówię, przypominam, bo wiem, że po prostu wiele osób ogląda i o tym zapomina, a dzięki temu ten film trafi do innych osób i będą mogły się dowiedzieć o super promocjach. I mamy tutaj produkt z The Ordinary. Również jest to bardzo znana marka. Jak pamiętacie, w kalendarzu ASOS mi się coś z niej trafiło i byłam bardzo zadowolona, bo właśnie chciałam coś przetestować i przede wszystkim chciałabym przetestować ten produkt, bo o nim jest najgłośniej. I nic dziwnego,
tego, że ta torba z gratisami naprawdę należy do najpopularniejszych produktów. Co my tutaj mamy? Kwasy AHA, BHA i stosowanie kwasów bardzo fajnie sprzyja naszej skórze, rozjaśnia, złuszczamy sobie martwy naskórek, więc naprawdę jest to dobry czas, jesień, zima, żeby jakieś tam kwasy używać. Pamiętajcie też o filtrze do twarzy. Ja filtrów używam, nieważne jaka to pora roku, to jest bardzo ważne, ale mówię, kwasy właśnie bardzo fajna pora na to. Uwaga, lecimy z kolejną rzeczą. Nie wszystkie produkty kojarzę, ale to też bardzo dobrze, bo z chęcią właśnie poznam jakieś inne marki, tak jak Wam mówiłam, ja koreańską pielęgnację kocham, ubóstwiam i bardzo dużo z niej używam, przez to może troszeczkę jestem, że tak powiem, zacofana w pielęgnacyjnych europejskich, no i nie tylko, zagranicznych po prostu produktach. O! I właśnie akurat tak mówię o koreańskich rzeczach i to bardzo pasuje do koreańskiego rytuału oczyszczania twarzy, bo tam jest dwuetapowe oczyszczanie przy użyciu olejków i teraz bardzo modna rzecz, zamiast olejków stosuje się właśnie takie jakby balsamy, więc nakładamy ten produkt i spokojnie nam to zmyje tuż do rzęs, cienie, wszystko po prostu. Później kolejnym etapem to jest żel czy pianka do mycia twarzy i skóra jest idealnie oczyszczona, więc to jest naprawdę rzecz, którą z chęcią przetestuję. Chciałabym, abyście też napisali w komentarzu, jaka jest promocja najlepsza Waszym zdaniem, z której udało Wam się skorzystać. Jestem bardzo ciekawa, jeżeli natrafiacie na jakieś promocje, to też mi o nich piszcie. A tutaj mam produkt z Charlotte Tilbury, jest to bardzo droga marka, już właśnie tak jak mówiłam, wczoraj był kalendarz adwentowy, możecie sobie zerknąć na kanale. I tutaj mamy produkt do ust matowy, zobaczcie jakie piękne, fajne, złote opakowanie. I kolorek jest taki nudziakowy, zobaczmy jak się przedstawia. No myślę, że ten odcień na pewno będę nosić na moich ustach. I tutaj to też było pełnowymiarowe opakowanie, 125 zł to kosztuje. Proszę bardzo kochani, lecimy dalej. Jeśli chodzi o moje najlepsze promocje, na pewno były to wyprzedaże rzeczy po złotówce. Całe wielkanocne kolekcje, możecie sobie to zobaczyć na kanale. Jak najbardziej jest z tego film lub rzeczy na przykład minus 90%. W Empiku była też kiedyś taka promocja i też nagrywałam z tego filmy, więc musicie koniecznie subskrybować mój kanał. Na dole czerwony przycisk subskrybuj i Instagrama. Instagram glampaula1, bo tam bardzo często mówię o promocjach różnych, no i dzięki temu można dużo kasy zaoszczędzić. Tutaj mamy olejek jaśminowy. Tym razem jest to olejek do ciała, do nawilżenia. Myślę, że do takich olejków się przekonam właśnie w okresie jesienno-zimowym, a olejki do oczyszczania twarzy niezmiennie, tak jak mówiłam, uwielbiam. I lecimy dalej. Dalej. I uwaga, znalazłam tutaj miniaturkę maskary, która również mi się trafiła w kalendarzu adwentowym z Sephory, więc tak jak mówię, naprawdę te rzeczy, które tutaj widzicie, mogą się sprawdzić świetnie, żeby stworzyć z nich swój kalendarz adwentowy i to za darmo i to o jakiej wartości. Maskara do rzęs, bardzo kultowy produkt, więc na pewno przy testuję. Zapowiedziałam już, że tamte opakowanie oddam mojej mamie, więc to zostawię dla siebie. Super. Marka Too Faced tutaj u nas się znalazła i sprawdźmy, co mamy dalej, bo tutaj leży jakiś taki papierek, kartonik. Wygląda mi to na próbkę Hydro. Jest to Milk marka. Również widzieliśmy ją gdzieś. Dokładnie tak. Widzieliśmy to w kalendarzu adwentowym z Sephory. Wtedy był taki stick do nawilżenia. Tutaj mamy mgiełkę, która ma działanie nawilżające. Bardzo fajnie, mimo że to jest mała pojemność. Myślę, że na długo starczy, bo wiadomo, może twarzy jakoś tak bardzo obficie nie spryskujemy i sprawdźmy, co będzie tu dalej. Kurczę, ja po prostu jestem taka zachwycona, zajarana tym całym kalendarzem adwentowym, naprawdę, bo mówię Wam, takie promki często się nie zdarzają i tutaj mamy Omorowicza, też bardzo słynna marka i uwaga, Budapeszt. Kto był w Budapeszcie? Ja tak chcę odwiedzić Budapeszt, byłam tylko przejazdem, więc na bank muszę się wybrać, no chyba już w przyszłym roku, jednak nie w tym. I dokładnie właśnie ta pojemność 30 ml kosztuje 100 zł, jest to mgiełka taka uniwersalna do twarzy, do ciała, do włosów. Muszę sobie o niej dokładniej poczytać, bo słyszałam właśnie o tej marce, ale jakoś mocno się nie zagłębiałam. Jak już jest w moich dłoniach, to oczywiście, że dowiem się, jak to dokładnie stosować. Kurczę, już nie mogę się doczekać kolejnych rzeczy, a trochę jeszcze tego tutaj jest. I znalazłam tutaj płatki pod oczy. To jest rzecz bardzo przydatna, bardzo często tego się używa. Fajnie to nałożyć przed makijażem, przed większym wyjściem. Skóra jest naprawdę fajnie odświeżona, no i świetnie na tym makijaż się trzyma. Tutaj oczywiście mamy dwie sztuki, takie płateczki. Cena tych płatków to jest 12 funtów, czyli około 60 zł, więc moim zdaniem dosyć przesadzona, choć nie wiem, może to jest jakaś bardzo znana marka. I lecimy dalej. Tutaj znalazłam jakąś karteczkę i wiem, co to jest. Kochani, w tym darmowym kalendarzu adwentowym, jak ja to nazywam, znalazłam właśnie kartę na 15 funtów, więc jak będę robiła kolejne zakupy, to sobie wpiszę kod, który jest podany z tyłu i akurat będę miała około 75 zł zniżki, więc jest to naprawdę całkiem sporo. Może tam ze środka, może Wam się wydawać, że nic tam nie ma, ale jeszcze sporo zostało. No i Emma Hardy jest to też znana marka i też to mi się gdzieś tam w jakimś kalendarzu adwentowym pojawiło. I mamy tutaj Moringa, czyli po prostu żel do mycia twarzy. Jest to próbka 15 ml, a pełne opakowanie 100 ml kosztuje aż 170 zł, więc jak widzicie, cena naprawdę
naprawdę spora. No i tak jak mówię, ten kalendarz adwentowy darmowy trochę mi się wydaje nawet lepszy od tych niektórych luksusowych, które otwierałam, no a mam go za friko, więc naprawdę uważam to za niezły deal. Tutaj znalazł się krem bogaty, nawilżający, już sprawdzamy opakowanie. Od razu widzę, że to będzie malutka pojemność, ale opakowanie przypomina mi tutaj produkt zdecydowanie pełnowymiarowy. I wiecie, co muszę Wam powiedzieć? Pełnowymiarowy produkt kosztuje ponad 1000 zł, więc naprawdę mega luksusowy jest ten krem. Spoko, że mi się tutaj trafił. Z chęcią przetestuję takie bardzo drogie hity, bo bardzo często jest to kwestia marketingu, a niestety nie działania, ale jednak nigdy nie jestem negatywnie nastawiona i chętnie testuję takie właśnie nowości, drogie też. I lecimy dalej. Firma też dosyć popularna. Nie umiem tego przeczytać. Codely, nie wiem, czy to tak się czyta, czy nie. W każdym razie w tej próbeczce znalazłam serum i całkiem duża pojemność, ponieważ 10 ml, a pełne wymiarowe opakowanie to 30, więc jestem zadowolona. Serum jak najbardziej, często używam właśnie na noc, no i tutaj Wam troszkę odkryłam kolejnych produktów. I następna firma to Oskia. London. Płynna maska, liquid mask. Próbka 7 ml, ale całkiem spora i jest to maska płynna. Troszkę się zdziwiłam, ale już mówię Wam, o co chodzi. Tutaj mamy kwas mlekowy i nakładamy to na twarz. Ma nam to rozjaśnić, więc te wszystkie kwasy są bardzo fajne, tak jak mówiłam, na ten okres jesienno-zimowy. No i bardzo fajnie, że też to się znalazło nam tutaj w tym pudełku kalendarzu adwentowym darmowym. To już mnie tak śmieszy ta nazwa, ale bardzo to pasuje. I lecimy z kolejnym produktem. Wygląda to, jakby to był jakiś stick, więc od razu sobie pozwolę to otworzyć, zanim powiem Wam, wow, jakie to będzie miało działanie, dokładnie tak. Jestem ciekawa, czy też się zdziwicie, tak jak ja. Jest to opakowanie travel size, koszt to 70 zł i wiecie co to jest? Eukaliptusowy dezodorant, czyli coś takiego bardziej naturalnego. Ja jeszcze nigdy dezodorantów nie stosowałam, właśnie takich bardziej naturalnych i ten zapach, no niestety kojarzy mi się troszkę chorobowo, ale na pewno też odświeżająco. No dobra, sprawdźmy, co jeszcze tutaj na nas czeka. Nie jest to ostatni produkt i tym razem chyba jakiś krem. Znalazł się tutaj krem ochronny do twarzy z firmy REN. Ma on nam zapobiegać szkodliwym działaniom środowiska, więc idealny będzie to kremik na dzień. Pełna pojemność 50 ml, to koszt 170 zł. Tutaj mamy 15 i sprawdzamy dalszą zawartość. Coś tym razem do makijażu. Zdecydowanie tutaj było więcej pielęgnacji i chyba na pielęgnację zdecydowanie stawiam, bo tych produktów makijażowych mam mnóstwo. I co mi się tutaj trafiło? Taka kredeczka, właściwie cień w sztywcie. Bardzo mi się podoba. Coś takiego podobnego w jednym kalendarzu adwentowym miałam, ale nie będę zdradzać. I kredka to jest pełnowymiarowy produkt. Koszt to 100, więc też nie mało. No i czas przyszedł na ostatnią rzecz. Jak smutno! Coś mi spadło, kurczę. Ktoś by mógł pomyśleć, że to jakaś próbka. Otóż nie. Bardzo popularne są teraz, w szczególności widziałam w koreańskiej pielęgnacji, takie plasterki punktowe na wypryski i właśnie to jest to. Bardzo chciałam coś takiego przetestować i jestem mega zadowolona. To nie należy do najtańszych produktów, ponieważ 8 takich saszetek jest to koszt 135 zł. Tak się przedstawia całość. Razem z tą kosmetyczką różową to są 24 produkty, razem z tą czarną 25 rzeczy za darmo. Naprawdę uważam, że warto polować na takie promocje, ponieważ można sobie z czegoś takiego zrobić super kalendarz adwentowy za friko. Więc dzisiejsze otwieranie kalendarza pojawiło się w zupełnie innym stylu. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ale jeżeli chcecie, będę Wam też opowiadała o różnych promocjach już jutro. Oj, piesek tutaj zainteresowany. Na pewno wrócimy do takiego klasycznego otwierania kalendarzy adwentowych. Przypominam Wam, że w grudniu pojawią się codzienne vlogi aż do świąt, czyli vlogmasy, gdzie też będę otwierała mnóstwo kalendarzy adwentowych, więc mam nadzieję, że będziecie. Zostawcie koniecznie subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić tych najnowszych filmów. Łapka w górę i napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tego typu filmach, o różnych promocjach, czy często z nich korzystacie, bo przyznam, że ja bardzo rzadko kupuję rzeczy nie na promocji, jednak uwielbiam, gdy mogę zaoszczędzić kasę i też lubię Wam o tym podpowiadać. Więc followujcie mnie tutaj i na Instagramie glampaula1buźka. Do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa!